Teraz za tobą kolejny występ w reprezentacji Polski. Powiedz mi proszę twoje odczucia takie na gorąco po tym występie. Jak się czujesz? Zmęczony po prawdzie, bo cały tydzień był bardzo intensywny. Wiadomo, my teraz wszystko robimy po to, żeby się jak najlepiej po prostu przygotować na te mistrzostwa i muszę powiedzieć, że cały tydzień był bardzo intensywny. Treningi jak rano, to popołudnie i myślę, że i na chłopacach i ten drugi dzień, dzisiaj właśnie drugi mecz. Byl znać, no ja bronilem tylko dzisiaj, ale tak muszę powiedzieć, że po prostu czułem ten tydzień troszkę w nogach i trochę się tak fizycznie męczyłem, ale z drugiej strony to nie jest nic zaskakującego, dlatego tu jesteśmy, żeby się najlepiej przygotować. Po tak ciężkim tygodniu treningów, o którym mówisz, trzeba przyznać, że rywale też wam wysiłku sporo dołożyli. No i przede wszystkim chyba spory materiał do analizy będzie po tym, bo dzisiaj dostaliście taki przedsmak, czego należy się spodziewać, myśląc o dobrym występie w Ostrawie. Dokładnie, ja myślę, że to była dobre takie sprawdzenie dla nas, bo ty poprzednie dwa mecze w Krynicy nie byli úplně po takich myślach, jak se spodziewałem. Po prostu oczekiwałem o dużo ciasniejsze mecze i tutaj w końcu tego dostaliśmy i tak jak mówisz, dla nas teraz dobry feedback i analiza, nad którą musimy na pewno w następnym tygodniu popracować, no także tak. Tak, tutaj mam wrażenie, że zmierzyliście się z dużo bardziej kompletnym zespołem, dobrze funkcjonowali jako zespół, mieli system gry, który się sprawdzał, ale również w tych momentach takich twardej walki byli w stanie indywidualnymi umiejętnościami przeciągnąć tę sytuację na swoją korzyść. Czy też taką lekcją dla was jest to, że rywale z tej półki niekoniecznie muszą długo operować na krążku, cały czas z nim grać, aby błyskawicznie zbudować akcję i przenieść wydarzenia pod swoją bramkę? No dokładnie, no ja myślę, że nie jestem ekspertem, jestem bramkarzem, bronię krążki, ale tak naprawdę myślę, że cała polska liga właśnie wygląda dosyć tak trzymanie krążka, dużo takich niepotrzebnych podań. Po prostu ten hokej, na który my się musimy przygotować, jest dokładnie taki, który dzisiaj widzieliśmy od Słowenii, bo tak naprawdę, tak jak mówisz, może nawet odpowiedziałeś na dużej mierze na całe to pytanie, bo ja bym się po to podpisał po prostu. Tam idę widzieć to wykończenie tych akcji, że po prostu ta kwalita, że na tym musimy popracować. No oczywiście no, na mistrzostwach myślę, że budą decydować po prostu jeden, dwie bramki, což bylo fajné, že dzisiaj po prostu jsme si vyprobovali taky meč, kde po prostu, no myslím, že mohli jsme ten punkt dzisiaj například z toho vyťahnout, ty okazie tam byly, ale časami tak, jak mluvíš, no znovu také nepotřebné potřímávání krončka, kdy můžeme oddat střel i přitom 6-5 vlastně pod konec, no to měli jsme závodníků pod brankou i celý čas tak vyprobujeme, což vykombinovat do pustej, což myslím, že ten světový hokej nám pokáže, kde je ta rzeczywistość. No. No bo tak jak właśnie razem doszliśmy do tego podsumowania, gdzieś tu była taka informacja o tym, jak wygląda ten nowoczesny, szybki hokej. O dziwo, my też zdobyliśmy tą bramkę w tej tercji, w której mieliśmy najmniej strzałów, czyli to też chyba taka wskazówka dla was, że niekoniecznie zawsze chodzi o to, żeby te sytuacje sobie kreować, tylko żeby po prostu zdobywać bramki. No myślę, że ogólnie będą dużo decydować osłabienia i przesilówki, to myślę, że po prostu zazwyczaj decyduje w takich meczach na mistrzostwach, to budou rzeczy, na których budeme muset se bardzo skupit. Oslabeně to bym pověděl, že z těch priorit našich je to nejvážnější, bo přigotujeme se na to, že ty oslabeně hrát nebudeme. Nebudeme se tutaj ošukývat, bo poprostu většinu času budeme se bronit i možná budeme mít 3-4 okazie do toho zdobit tam bránke, takže v větším řadě oslabeně, dla nás to je prioritet. No a pak ty přesilovky, no a s tím, že raz se málo střela a padne branka, to myslím, že to se nedá paušalizovat, po prostu byl dzisiaj taký meč, ale to může být všechno inaczej na ostatních meczach. Oczywiście, wśród tych takich podstawowych elementów rzemiosła hokejowego, myślę, że tutaj też należy pewną pracę wykonać. Spora różnica była dzisiaj w wygranych
wznowieniach po stronie Słoweńców. To powodowało, że po każdym wznowieniu akcji oni znowu byli na krążku, to oni mogli budować tą akcję, a my musieliśmy znowu jeździć, pracować i tracić siły, żeby tą gumę przejąć. Myślisz, że to też jest gdzieś poniekąd powód tego miejsca przygotowań, w którym jesteście? Bulichy, no to na pewno znowu, no to będzie ważna sprawa, bo sam wiedziałem, że w tym meczu próbowałem czasami po prostu grać tą kiją, żeby pomóc, żebyśmy neměli ty znowienia jakby u nas serci, ale nie do końca mi to vychodilo zawsze. Ale myślę, že to będzie z aspektu brankaři bardzo ważna rzecz. Jak máme krążek na kij, máme čas to po prostu grať, bo tutaj to byla tylko Slovenia, ale na mistrzostwach nás čekají ještě úplně jiní závodníci, kteří po prostu jsou specialistami na světě ve znověňách i myslím, že to může být bardzo trudné. Podsumowując tą rozmowę, możemy dojść do takiego wniosku, że nie ma elementu, który nie będzie istotny. Na każdym elemencie, we wszystkim trzeba będzie po prostu dać z siebie wszystko, pewnie troszkę momentów przecierpieć, trzymać się razem i walczyć, ile siły pozwolą. No dokładnie, no. Głównie te aspekty w tej strefie defensywnej. To ať už jsou to ty bulíky, anebo hra v oslabeniu, no, to je jediná řeč, jakým stylu můžeme tam něco zlobit. Z druhé strany chlopaky už na mistrovstvách v popředním roku tež někráli nějaký super ofenzivní hokej, poprostu za vše ta hra trenéra, poprostu jeho rukopis, poprostu té hry je poprostu defenzivní, takže mám naději, že naše gra půjde do góry, že na tom temeče budou znovu o trošku lepší. No. Jasné. Tomáš, jest jeszcze jedna istotna kwestia, bo ja ci zadaję pytania, sam sobie na nie odpowiadam, ty uzupełniasz, więc się trochę zagadaliśmy. Powiedz proszę, jak wyglądają te kwestie formalne związane z twoim paszportem? Słyszałem, że ten piątek miał być takim deadline'em, czy coś się wyjaśniło? Wiesz, może w ciągu meczu nawet, ale jeszcze z nikim nie byłem w stanie rozmawiać, ale dzisiaj właśnie przyszła znowu jakaś taka pozytywniejsza informacja na ten temat. Wiem, że tylko mówimy o pozytywnych informacjach, nie ma tego koniecznego werdiktu, na który też ja oczywiście czekam i jestem troszkę już powiedzmy niecierpliwy, bo szczerze mówiąc nie chcę za wszelką cenę zajmować tutaj to miejsce i chciałbym po prostu już wykluczyć jakieś tam pochybności o tym, że ten paszport dostanę i dla mojej głowy też to będzie troszkę taka ulga, powiedzmy, że już ten temat budu mieć z głowy i będzie się móc skoncentrować tylko na siebie. No, co mogę powiedzieć, Tomasz, jeśli zderzysz się z tą polską biurokracją, to wtedy będziesz mógł powiedzieć, że naprawdę ten paszport ci się należy, ale podsumowując, możesz uspokoić, że te sprawy idą w dobrym kierunku tak, i ja, wszystko ja się... Ja myślę, że dzisiaj bym nawet, nie wiem, ta decyzja o to, że poszedłem znowu na bramkę do brany w meczu, wyszła z tego, że znowu przyszły jakieś pozytywne wieści. Očekujeme, mám naděje v ťongu dňa, že po prostu se pojaví ta ostatečná informace, na kterou všichni tutaj čekáme. No i tego ti řeče, děkuji ještě za